Fabian, sezon rozpoczęliśmy już? No. Przyjeździliśmy WS-ką. Jest przepalona, a teraz co tu będziemy składali? Powiedz widzom. Rurki. Rurki? Foliaka będziemy składali, nie? Foliaki, będzie rurki. Z AliExpress. A tu co to jest? Tam jest chyba... Zaraz będziemy sadzić pomidory. O, no dobra. Jest folia, jest zabawa. No. Dobra, na razie jej nie rozkładaj, nie? Bo folia no. będzie na sam koniec. Musimy czekać tutaj. O. Szukaj instrukcji gdzieś. Jakie potrzebne? Bo a tutaj jest. No. Instrukcja po filmiku. Ale tu rurek będzie, nie? Foliak jest 6 na 3. No to spory. Czekaj, na razie nie hałasuj. Na razie nie składaj. Właśnie, tylko patrzę. Co to będą, dwie rurki? No. Czy więcej? Więcej. Ojeju. Czyli 14 sztuk takich, 7 takich. No to tylko jedna jest taka instrukcja w sumie. No dobra, to zobaczymy, nie? Za chwilę pokażemy, jak to wygląda, jeżeli uda nam się to złożyć, nie? Powiem, że jeszcze tutaj chyba jest instrukcja z tym. No nie, tutaj są same proste rurki, widzisz? Aha. No, ile to metrowe takie, nie? No. A i takie jeszcze sobie. No. Dobrze, to mamy oddech. Od tych? Musimy posegregować wszystkie fajne rurki, wiesz? No. 30 jest takich, tam 4 takie, takie. Dobra, takie. Tam. No dobra, to segregujemy, nie? Co to za piesek idzie? Co on tak ciągnie? Lucek! Chodź, Lucuś. Chodź, zobacz. Chodź. Takie same, tak? No to odkładaj, no. Na jedno miejsce. O, i ta jest inna. Tak, bo... Od jakich chyba? Zobacz, ta ma tutaj takie wtłoczenie, widzisz? Uh-huh. A tamta nie ma, no. Puść. A to za dwie mam takie wtłoczenie, nie? O, masz nawet napisane, widzisz? No. 5, nie? Tam no to dobra, tutaj. Zaczynam od pierwszu, Lucak. Nie przeszkadza mi tu być. To ci Lucek przeszkadza, ale nie przeszkadza. To nie jest 5 chyba. To 4 jest. 4? No. To jest 8. 8. Nie, 4. Tak. Tu. Dobrze, no to czekaj, to zaraz otworzymy całkiem tą paczkę, nie? No to pójdę. Nie będzie Filipa. Filip, Filip, chodź, zostań z nami. Chodź, Filipek. Chodź, no. Chodź. Chodź. Zostań, zostań, Filip. On nie zostanie. Czemu? No bo nie ma smyczy, samochód go przyjedzie? A. Filip, chodź. No to idźcie. Chodź, Filip. Nie, nie możesz iść na drogę. Bo nie ma smyczy. Chodź tu. Filip, nie możesz. Co robisz, mistrzu? Co to za konstrukcja budowlana? Buduję. Dom nam stawiasz? Dom. Szałas? Przy tych cenach materiałów zdecydowałem się na folię. Zamiast tradycyjna budowa. Tu nasz synek świruje. Wszystko zjada, co napotka na swojej drodze. Zgniłego ziemniaka. Kamienie, patyki, liście, wszystko jego. Filip! Już coś znalazł. Toma, chodź tu, chodź! Nie wiem, jak będzie wyglądała jego kupa po dzisiejszym dniu. Będzie wszystko w tej kupie. I tylko się oblizuje. Lucek, ogarnij się. Czy chcesz się rozchorować? Dobra, ja idę do domu, a Fabian będzie sam tu składał ten folię. Nie, Fabian. Nie sam.
tutaj ten. Sam złożysz? Nie, a ja sam tutaj. Nie złożysz sam, czemu nie? Przecież nie dam rady tego sam stawiać tamtego. Ja idę do domu. Nie. Jaki pomagier. Co, dobrze idzie? Co tam, nakrętka w środku jest? Nie, tylko tam piachu czy coś zasypało. Tutaj na piach i tam. Dobra, to lecimy dalej, nie? Co to, misiu, za dom? Nasz. Słuchajcie, wczoraj już złożyliśmy foliaka, ciekawe czy się nagrzało. Otwieraj go. Okej. Co chwytało? Pod spodem. Tu mamy akt notarialny tego mieszkania. Tu będzie łazienka, tutaj salon, tu kuchnia, tam nasza sypialnia. Co, jakby, no, jakby trzeba było, to by to pomieszkało, nie? No. Niektórzy mają takie mieszkania, 18 metrów. A w nocy to też jest ciepło? Czy to się będzie trzymać? Pewnie jak przyjdą huragany Katariny, Grażyny i... To zwyrwie to. Nie, zabezpieczyłem to takie kotki, dałem ładne. 6 kotek. No i to, to są okienka. Są drzwi. Tutaj rozerwałem. Przy napinaniu. No nie jest takie... Nie jest aż takie solidne. O czym? Takie ten, co? Wilgotne. A, bo mróz był, nie? W nocy z minus 7, 6. Dobra, i tak to wygląda ładnie, nie? Tutaj daliśmy folię przeciwchwastową. No i uprawy będą w donicach. Ja za chwilę montuję dla was filmik, a Lucek was pogryzie. Jeszcze może chcecie zobaczyć efekt końcowy łazieneczki, której robiłem, bo Lucek nie widział. Lucek, chcesz zobaczyć? Pokazać ci? No to teraz wam pokażę, jak wyglądała przed i jak wyglądała po remoncie. No, tak to wygląda. Lucek pożegna się z widzami i nie gryź za rączkę. Do widzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. Trzymajcie się, hej!